drugie spotkanie. Jak nazwać takie spotkanie? Zioła w zasięgu ogródka i łąki. Jak słyszeć głos przyrody? Zioła dla zdrowia i urody, jak to woli. W każdym razie idea jest taka, żeby szukać naturalnych sposobów stymulowania naszym organizmem, aby stymulowania, albo może tak bym powiedział, utrzymywania naszego organizmu w stanie niepogorszonym. Dzisiaj zacznę, tak jak wczoraj, od filozofii, ale kończyłem na pewnych takich technicznych rzeczach, to dzisiaj zrobię odwrotnie. Więc, proszę Państwa, będę mówił na początek na temat różnych mieszanek ziołowych, na temat różnych przypraw, mało znanych przypraw, które są niezbędnym takim... Po prostu to są artykuły, powiedziałbym, powinny być artykułami spożywczymi, bo chociażby zwróćcie Państwo uwagę, jest taka kozieradka. Wszyscy wiedzą, co to jest kozieradka, tak? Czy prawie wszyscy. W każdym razie chodzi o to, że to pachnie takim bulionem. Jakby wegeta, a to nie jest wegeta, a to jest niewinna strączkowa roślina, która ma właściwości odporne, zwiększa odporność organizmu. Proszę zobaczyć. Jest taki naturalny, delikatny aromat. Niestety wszyscy nie powąchają, ale później będzie można sobie. I teraz, jeżeli używamy dużo różnych takich składników pieprzu ziołowego, to wtedy nie musimy tak dużo solić, bo tutaj kłania się inteligencja smaku. Bo jest taka rzecz, że jak za dużo solimy, to tak naprawdę nie mamy tej radości, tych subtelnych doznań, tych różnych smaków, różnych takich delikatnych smaków. Jest to właśnie taka kozieradka, którą mielimy, oczywiście sami mielimy. Raczej nie zalecam, żeby kupować zmieloną, bo nie wiadomo, czy to jest pół roku, czy dwa lata temu zmielona, a jak świeżo, to wtedy ma ona bucha aromatem. I taka kozieradka, pomaga, tak? Dobrze. I taka kozieradka, jakie ma działanie? Zwiększa odporność, osłania wątrobę w trakcie kuracji antybiotykowej. U tych ludzi, którzy ćwiczą, wpływa na przyrost masy mięśniowej, a jeśli ktoś nie ćwiczy, to nie wpływa na przyrost masy mięśniowej, także nie ma nic za darmo. I przede wszystkim ja sobie to stosuję, oczywiście, kiedy ja zmielę błynkę do kawy. Nie dawać za dużo, bo to jest twarde jak kamień, nie dawać za dużo do zasobnika. Mielimy sobie, a później jeszcze przez siteczko przesypujemy to drobniejsze, które już jest takim gotowym produktem, a to grubsze z powrotem do zasobnika, żeby powtórnie zmielić. I mamy właśnie taką kozieradkę, którą dodaję do pasztetów, do kanapka z pomidorem, do zupy, ale subtelnie, delikatnie, jak za dużo, to jest taka goryczka. I jeżeli, wiecie Państwo, ile rośnie przypraw, ile składników przypraw rośnie w Polsce? Jeżeli umówimy się, że szałwia to też jest przyprawa i melisa, bo to jak na to spojrzeć, prawda? To naprawdę tego będzie z około 50 różnych składników. Jakiś czas temu jadłem kotlety z kaszy gryczanej, gdzie czułem drugie echo melisy, tej, wiecie, melisa to jest taka cytrynka, tak? To jest takie i trzecie echo szałwi lekarskiej. Także bardzo, bardzo wspaniała sprawa. Proszę Państwa, jeszcze kolejna taka mieszanka, tak jak ci Państwa, którzy tu pierwszy raz dzisiaj są, to właśnie chcę powiedzieć, że to jest, jestem właścicielem ekologicznego gospodarstwa zielarskiego w Zduńskiej Woli, koło Zduńskiej Woli i uprawiam również, tutaj na etykietach jest certyfikat upraw ekologicznych, chryzop lekarski, do zapiekanki, ziemniaczki z marchewką i tam z cebulką, tu pieką się i po prostu ostatnie 20 minut posypujemy sobie takim chryzopem lekarskim, ten aromat przechodzi i to jest znowu nowy piękny smak. Także, bo proszę Państwa, po co to mówię? Po to, że jedzenie ma być przyjemne. Wcześniej, na ostatnim spotkaniu wczoraj mówiłem, że człowiek wiele rzeczy robi w pośpiechu, prawda?
Powtórzmy sobie, co człowiek robi w pośpiechu. Jemy w pośpiechu, hodujemy zwierzęta na skróty, uprawiamy rośliny na skróty, chcemy się leczyć na skróty, tak? Nie ma czasu w gorączkę, trzeba od razu, proszę pana, panie doktorze, chciałem powiedzieć, tak? I właśnie dalej chcę powiedzieć, że tutaj to jest taka metoda uprawy zgodna z prawami wzrostu. Chodzi o to, że każda roślina musi, jest tak zwany czas wegetacji, tak? Że powiedzmy sałata ma krótszy czas wegetacji, to znaczy od momentu zasiania do momentu pełnego wzrostu, taki por ma zaś inny po prostu czas i to musi się dopełnić ta klamra czasowa, żeby ta roślina była pełnowartościowa. I kiedy wspomniałem, że jedzenie ma być przyjemnie, to znaczy, że jedz powoli. Jedz tak, jakbyś pił, a pij tak, jakbyś jadł. Słyszeliście takie przysłowie? Pij tak, jakbyś jadł. Żeby to picie, kiedy pijemy sobie tą wodę, żeby nie tak od razu, tylko żeby sobie mieszać ze śliną. Natomiast kiedy wcześniej się napiliśmy, przed śniadaniem ze dwie, może trzy szklanki, przed śniadaniem odpowiednio wcześniej napiliśmy się, to wówczas dzięki temu mamy tak dużo śliny, a co tam jest? Tam jest wstępne trawienie, tam są te enzymy trawienne i przygotowujemy ten pokarm do kolejnego etapu trawienia, które następuje w żołądku. To jest właśnie na temat tego chryzopu lekarskiego, może jeszcze wspomnę na temat oregana. W ogóle te rośliny, to znaczy te przyprawy, każda z nich ma właściwości trawienne. Chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj cywilizowany człowiek ma bardzo poważne problemy z trawieniem, bo wysoko przetworzone produkty pokarmowe i bardzo poważne, a kiedy mamy problemy z trawieniem, to jest to otwarta furtka do różnych nieprawidłowości w naszym po prostu różnych chorób, tak? I tutaj chcę powiedzieć oregano, tak naprawdę to powinno się mówić lewiotka pospolita. W języku łacińskim oregano vulgaris, a zatem no tam dodajemy do różnych rzeczy, do pizzy, ale chcę Państwu powiedzieć, że bardzo zachęcam, żeby mieć we własnym ogródku taką roślinę jak oregano, żeby móc sobie robić takie koktajle. A więc to oregano sobie rośnie, a my na bieżąco ścinamy i cały czas jest mięciutkie, młodziutkie, tak? Nie czekamy, aż tak przerośnie i będzie takie brzydkie, że nawet człowiek nie może na to spojrzeć, tylko żeby to było młode. Oregano ma takie właściwości grzybobójcze, wirusobójcze i bakteriobójcze. To znaczy ten olejek z oregano. No ale człowiek, który żyje w hałasie, w pośpiechu i w tłumie. Trzy słowa. Hałas, pośpiech, tłum. To jest bardzo wyniszczające. No, prędzej czy później organizm tego nie wytrzyma i po prostu będą tego skutki. I właśnie chodzi o to, że szybko. I teraz, kiedy mówię tu o tym oregano, to ten pędzący człowiek mówi: no dobra, ja jestem zagrzybiony, mam wirusy, mam bakterie, no to szybko potrzebuję sobie od razu dużą ilość tego olejku z oregano, tak? I żeby szybko wyzdrowieć. Ja osobiście tu zachęcam do tego, żeby powoli, tak? To znaczy, żeby robić sobie takie koktajle z oregano, które ma, te listki mają w sobie pęcherzyki olejków eterycznych, to znaczy ten olejek, tak? Olejek z pierwszej ręki, tak? Nie że tam przetworzę, znaczy tylko z pierwszej ręki i na bieżąco sobie powolutku wprowadzać do organizmu i organizm będzie powolutku, to znaczy utrzymywał nasz organizm w takim stanie, że po prostu będzie duży odpór na te nieprawidłowości. Może jeszcze wspomnę teraz o dzikiej róży. Tutaj jedna z pań przyniosła dziką różę
dziką różę owoc, tutaj widać, że jest bardzo mało pestek, że jest sam miąższ, no to jest takie optyczne, to jest takie ładne, człowiek się nie musi tam namęczyć, gdzie tam jakieś pestki, prawda? Tak myśli sobie człowiek. Proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, że na wiosnę, kiedy wchodzę do mojej suszarni, a jesienią suszyłem dziką różę, to zawsze się tam zdarzy, kilka sztuk owoców dzikiej róży, gdzie jeszcze tam gdzieś tam na sicie leży. No i jakaś tam myszka przez zimę zabłąkała się i weszła na te kilka sztuk mojej dzikiej róży. I wiecie, co ona zjadła? Widziałem, proszę Państwa, widziałem, wszystkie pestki zjedzone, a miąższ jest do połowy zjedzony. Jaka to jest informacja? Pestki, nasiona, zarodek, biopierwiastki. I teraz chodzi o to, że człowiek ma taką tendencję, że żeby to było wygodne, żeby to było smaczne, a chodzi o taką kwestię, że te pestki, i dlatego też jest tutaj taka propozycja, żeby ta róża miała 100% miąższu, 100% pestek i 0% włosków tych. Może ktoś odkryje, że te włoski też mają jakieś bardzo wielkie wartości, ale póki co to one drapią w gardle. Nie będę przejmował. Mogę zmienić zdanie, ale na chwilę obecną wszystkie pestki i cały miąższ i robimy sobie z tego herbatę. No ale te pestki i ten miąższ sobie zostaje na dnie szklanki. Wczoraj piliśmy herbatę z dzikiej róży, dzisiaj będzie inna herbatka, ale tutaj jest proszek z dzikiej róży i troszkę więcej będę chciał na ten temat powiedzieć. Proszek z dzikiej róży to są wszystkie pestki i dlatego jak tutaj jest róża koloru takiego ciemno-czerwonego, tak tutaj jest jasne, tak? Bo im bardziej produkt jest rozdrobniony, pestki są jasne. To tak wygląda. Jest bardzo duża różnica, ale to jest 100% pestek i 100% miąższ. Proszę Państwa, ta dzika róża była mielona około 2 tygodnie temu. Była mielona. I ktokolwiek z Państwa chciałby sobie to nabyć, to od razu tu jest taka instrukcja, że przekładamy od razu to do lodówki, najlepiej do szklanego naczynia, niska temperatura, a więc hermetycznie, żeby nie było huśtawki wilgoci i żeby ta niska temperatura, żeby spowolnić proces utleniania, żeby ten produkt był pełnowartościowy i jeżeli według zalecenia to stosujemy, 3 razy dziennie po łyżeczce popijając wodą, to za 3 tygodnie takiej torebki już nie będzie przy założeniu, że jedna osoba to używa. Jakie to jest działanie? Wielkie działanie, szczególne działanie, bo proszę Państwa, ja tutaj przyjechałem, chciałbym się powiedzieć specjalnie na Przednówku, żeby tutaj ratować Was, bo organizm jest niesamowicie wyjałowiony na Przednówku przez tą całą zimę, że nie mieliśmy dostępu do tych świeżych różnych artykułów spożywczych, tych owoców i warzyw z ogródka. I właśnie ta dzika róża wychodzi na ratunek człowiekowi, aby dostarczyć mu przede wszystkim właśnie witamina C. Potężny ładunek, w zasadzie róża to należy do takich produktów, sztandarowych produktów, jeżeli chodzi o zawartość witaminy C, ale również nie tylko witaminy C. I dalej chcę powiedzieć, że jakie to jest działanie tej dzikiej róży. Zwiększamy odporność swojego organizmu, a jak jest zwiększona odporność, to jest odpór na różne infekcje. Jeżeli coś nas zaczyna brać, a więc jeżeli jest coś takiego, że drapanie w gardle, to są tak zwane pierwsze zauważalne symptomy przeziębienia, które jeśli zlekceważymy te pierwsze sygnały, to później będziemy mieli problemy. Także reakcja w pierwszym momencie to duża oszczędność, a więc drapanie w gardle, bóle głowy i... drapanie w gardle, łomot w głowie, taki...
To już później, te bóle mięśni to już tak troszkę później. Ale w każdym razie, aha, ogólne rozbicie takie jest. Dreszcze. Tak, te dreszcze to są dalsze kolejne. I teraz chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli coś takiego zauważymy, dobrze, żebyśmy na pierwszej sekundzie to zauważyli, od razu bierzemy sobie bodaj co godzinę jedną łyżeczkę, co godzinę jedną łyżeczkę i popijamy sobie wodą. Nie gryziemy tego. Wiecie, w celach takich sprawnościowych, żeby to sprawnie poszło, można sobie zawiesinę zrobić w wodzie, troszeczkę szklance wody czy herbatki i zawiesinę taką i wypić, a później czystą wodą przepłukać i połknąć. Jest to słodziutkie, bo to jest i jednocześnie takie kwaskowate, bo to jest właśnie dzika róża, tak? Ten kwas askorbinowy. Dalej, jakie to jest działanie? Rozszerzanie naczyń krwionośnych. Jeżeli osoby mają problem z nadciśnieniem, z miażdżycą, to właśnie nic innego jak właśnie witamina C jest takim niezbędnym składnikiem dla naszych naczyń krwionośnych. Wczoraj mówiliśmy właśnie o tej tkance łącznej, prawda? Tam żeby ten nabłonek był wzmocniony, ale dzisiaj chcę powiedzieć, że naczynia krwionośne są wzmocnione, bardziej uelastycznione, rozszerzają się naczynia krwionośne i wzmacniają się dzięki właśnie tej witaminie C. Oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy wprowadzali tłuszczu nasyconego z zewnątrz, bo ta witamina C spowoduje, że nie będzie nadprodukcji tłuszczu nasyconego, cholesterolu, bo chodzi o co? Że jeżeli jest dzika róża, stop, witamina C wystarczająco w naszym organizmie, jeżeli jest, to wtedy jest wszystko dobrze, ale jeśli nie ma, a na pewno mało jej mamy, ponieważ dużo różnych produktów to są produkty placebo, jeśli mało mamy tej witaminy C, a to wtedy organizm, to znaczy wątroba produkuje cholesterol, żeby też ten cholesterol uszczelnia nasze naczynia i jest to tak zwany plan B. Uszczelnia nasze naczynia, bo nie ma tego, nie ma po prostu witaminy C. Z tym, że ten plan B to ma ujemne, uboczne skutki, że światło żył się zmniejsza, tak? I są później dalsze konsekwencje. A zatem wchodzimy w plan A i zażywamy dużo dzikiej róży. Proszę Państwa, na wybrzeżu macie bardzo dużo dzikiej róży. Ludzie z całej Polski jeżdżą, zbierają. Zachęcam Was, żebyście sami sobie zbierali taką różę, sami suszyli, a w krytycznych sytuacjach kupujcie ode mnie. Bo proszę Państwa, ja tak poważnie mówię, bo jeżeli ta idea naszego klubu zdrowia polega na tym, że sami, że staramy się być niezależni, jeśli to jest w naszych możliwościach, bo ja wiem, że różnie bywa, nie zawsze mamy na to czas, ale żebyśmy, jeśli to jest możliwe, sami męża wziąć pod pachę i po prostu pójść uzbierać sobie dziką różę, relacje małżeńskie się poprawią, także bardzo dużo dodatkowych korzyści. Dodatkowe działanie tej dzikiej róży. Ta dzika róża suszona jest w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Niska temperatura suszenia, dzięki czemu są zachowane składniki, które odpowiedzialne są za odbudowę chrząstki stawów, przeciwbólowe, przeciwzapalne działanie, żeby po prostu nie skrzypiało. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Oczywiście są dodatkowe zalecenia, żeby więcej się nawadniać, o wiele więcej niż nam się wydaje. Mamy, gdy mówimy o stawach, tak? Jest tutaj tą dziką różę w niskiej temperaturze spożywamy. Dbamy o to, żeby dużo się nawadniać, to znaczy, ja to tak mówię, można powiedzieć na wagę 70 kg, żeby to było spokojnie 8-9 szklanek, ale jeżeli siusiamy na kolor przezroczysty, to jest taki wymierny obraz, że jest wszystko ok. Jeżeli to jest kolor zbliżony w kierunku żółtego, to już jest taki sygnał, że to jest po prostu duże odwodnienie, że chrząstka stawów wysycha, jest większe tarcie, szybsze zużycie i to są takie konsekwencje.
To jest właśnie, dzika róża jest, proszek z dzikiej róży jest bardzo wartościowym antyoksydantem. Właśnie antyoksydantem. No ta lista to jest dosyć duża, na co to działa. Spowolnienie procesu starzenia i no i wiele innych, ale żeby nie przegadać, przejdźmy może do następnej rzeczy. Tutaj jest taka mieszanka wzmacniająca, taka wiosenna, malina właściwa liść, jeżyna fałdowana liść, głóg dwuszyjkowy kwiat. I to sobie pijemy, to jest taka wzmacniająca mieszanka ziołowa. Proszę Państwa, gdybym zadał Wam pytanie, chcecie coś na temat ziół uspokajających powiedzieć, żeby ten temat? Chodzi o taką kwestię. Gdy nie możemy zasnąć, to już jest problem nie tylko, że zioła, ale to coś więcej. Bo jeśli temu towarzyszą natarczywe myśli, no przede wszystkim takie dodatkowe rzeczy. Ciężkie tematy nie przekładać na rano, a nie na wieczór, bo później nie można spać. To są takie dodatkowe zalecenia w kwestii naszego snu. Dalej. Witamina z grupy B jest pokarmem dla naszych nerwów, żeby tej witaminy nigdy nie zabrakło. Oczywiście możemy kupować drożdże piwne na okrągło, ale przede wszystkim, żebyśmy dużo spożywali co najmniej 50% surowych warzyw i owoców, tak jak mówi to ta najnowsza piramida zdrowia, że 2/3 warzyw, to znaczy powiedzmy 70% warzyw, a 30% owoców. W takim stosunku, żeby to było, bo tam jest bardzo dużo tych różnych minerałów i tego błonnika i żeby to, jak się by dało to, żeby za grubo nie obierać. Za grubo nie obierać. I teraz mieszanka ziołowa. Ja nie mam jej przy sobie dzisiaj. Będzie możliwość sprzedaży wysyłkowej. Mieszanka ziołowa u zioła uspokajające, bo wiecie Państwo, taka melisa, ona często jest za słaba dla wielu ludzi. Owszem, należy zacząć od melisy lekarskiej, która pięknie pachnie cytrynką. To jest taka cecha, że to jest melisa, bo jak nie pachnie cytrynką, to jest to siano. Także żeby na to zwracać uwagę, zaraz tutaj prosiłbym, żeby komisyjnie sprawdzić, czym pachnie ta moja melisa, czy sianem, czy cytrynką. Zaraz. Teraz się nie będę otwierał. Już drżę cały. Sposób użycia tych ziół to jest każdorazowo zaparze, czy jest to opakowanie podane w jakiś inny sposób, że na zimno na przykład? Nie. Generalnie zioła zaparzamy. To znaczy traktujemy... czujecie trochę cytrynki? Czy tylko tak mówicie? No, świeża melisa, ona aż bucha tą cytrynką, ale w każdym razie to jest... Tak. I teraz chcę Państwu powiedzieć, jeśli to Was nie rozpraszy, to możecie to wąchać, tylko żebyśmy mogli dalej kontynuować. I teraz chcę Państwu powiedzieć, że jeśli taka melisa nie pomoże, bo to jest zawsze jest taka zasada, że kilka ziół o podobnym działaniu ma większą siłę uderzeniową niż jedna roślina i dlatego do tej melisy co jeszcze dodamy, żeby stworzyć taką mieszankę ziołową? Proszę o pomoc. Dziurawiec. Pięknie, dziurawiec, hypericum perforatum, bardzo dobrze. Co jeszcze? Kozłek lekarski, tak zwana waleriana, tak. Co jeszcze dodamy? Chmiel. Tak, od dzisiaj, proszę Państwa, chmiel kojarzymy z ziołami uspokajającymi. Bardzo dobrze. Mówiliśmy już melisę i oczywiście mięta pieprzowa, która poprawia smak całej kompozycji. I oto mamy mieszankę ziołową. Jeszcze dodamy serdecznik. Serdecznik, który ma też bardzo, bardzo duże działanie. Tak, ja bym prosił, żeby nie rozmawiać, bo ja zaraz zapomnę. Mam straszny problem z koncentracją. Tak. Dziękuję bardzo. Właśnie szukałem rady. I teraz, proszę Państwa, dalej chcę powiedzieć, robimy sobie z tego mieszankę ziołową. Kozłek, serdecznik, chmiel, dziurawiec, melisa, mięta pieprzowa. Razem. Proszę.
choć ona ma działanie uspokajające, ale już nie dodajemy do tego. Możemy, ale ja mam taką mieszankę sześcioskładnikową. Można jej rumianek dać, można jej szałwie, które ma uspokajające działanie, ale chodzi o taką kwestię, że ta mieszanka, ona tworzy bardzo zharmonizowany właśnie taki skład, który bardzo ciekawie działa tak uderzeniowo. I teraz bierzemy sobie jedna łyżka stołowa na szklankę, zalewamy przegotowaną wodą, pozostawić pod przykryciem, przecedzić i oczywiście nie zapomnieć wypić pół godziny przed snem. Mamy noc przez panu. Nie, z głowy nie, przez panu. Nie zaparzamy, tylko zalewamy? Zaparzamy. Zalewamy szklanką przegotowanej wody, co się jest równoznaczne z zaparzaniem. Dobrze? I to jest te zioła. Ale co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest, żeby nie oglądać jakichś ostrych filmów, czy w ogóle, ja bym nawet w takiej sytuacji, jeśli mam takie potrzeby, to bym nawet wiadomości nie oglądał. Bo to jest równoznaczne z ostrym filmem. I proszę Państwa, chcę powiedzieć, żeby sobie coś pozytywnego, takiego, czy jakiś spacer, żeby uczyć się patrzeć na przyrodę, żeby sobie po prostu wyjrzeć, posłuchać śpiewu ptaków, bo to jest bardzo ważne, żeby się wyciszyć. To na pewno nie jest cała odpowiedź, ale powiedzmy tak na początek. Wątroba. Mówić? Tak. Proszę Państwa, pewna osoba mam taką recepturę profesora Aleksandra Ożarowskiego. To jest właśnie z tej książki. Kiedy profesor Aleksander Ożarowski, on już nie żyje. Chcę Państwu powiedzieć, że jego publikacje to jest tak jak Biblia, którą się tylko powiela. To znaczy, to jest największe kompendium wiedzy na temat ziołolecznictwa. On się wychował na profesorze Muszyńskim, który w latach przedwojennych i powojennych dał początek właśnie ziołolecznictwu. Profesor Aleksander Ożarowski. Miałem zaszczyt być na sejmiku zielarzy polskich w Lublinie i na jego wykładzie pod tytułem Rewitalizacja, odtruwanie organizmu. Stąd też właśnie mam taką bardzo ciekawą, zdobyłem recepturę mieszanki zioła odtruwające. Pamiętacie Państwo, kto znowu tu jest dzisiaj? Są nowe osoby? Jedna osoba? No i Pani jeszcze jest, dwie osoby. No, to wczoraj to jest ta mieszanka odtruwająca, że jeśli po prostu wstajemy z uczuciem większego zmęczenia niż kładliśmy się spać, to dobrze, żeby potraktować swój organizm taką herbatą składającą się z ziół o działaniu odtruwających, samopoczucie się poprawia, złogi, metabolity są po prostu usunięte i to jest właśnie takie piękne działanie. I właśnie profesor Aleksander Ożarowski również jest twórcą mieszanki ziołowej pod tytułem Regeneracja wątroby. Pewna pani zrobiła sobie badania pod kątem utoksycznienia wątroby, tak? Przed i po kuracji i była znacząca poprawa. Oczywiście wiadomo, że nie spożywamy smażonego. Ja już o tym nie będę mówił, bo są to oczywistości, prawda? Bo jeśli ta wątroba już jest nadwyrężona, ale chcę tu jeszcze dalej powiedzieć, że szukamy takich jak najmniej przetworzonych produktów, żeby tych chemikaliów za dużo nie było w tym naszym pożywieniu, bo wątroba też ma z tym poważne problemy. Dodatkowo właśnie składnikiem na regenerację wątroby jest ostropes flamisty, który spożywamy, mielimy i dwa razy dziennie po pół łyżeczki popijając wodą i już po kilku dniach ustępuje uczucie twardego brzucha. Tak? Ustępuje uczucie twardego brzucha, a jest to taki piękny, naturalny, zresztą z tego produkuje się lek o nazwie Silimarol. Chciałbym tu jeszcze może na co zwrócić uwagę, może jakieś hasła powiecie mi. Na co? Jakieś choroby czy coś? Prostata. Przerost gruszołu krokowego u mężczyzn. Przede wszystkim od strony profilaktyki powiem. Żeby dużo było ruchu.
żeby dużo było ruchu. To jest bardzo ważne, to się ociera i po prostu, i to jest bardzo dobre działanie profilaktyczne. Jeżeli człowiek siedzi, wiecie, kiedy człowiek siedzi, wiecie tak, śpi, później je śniadanie, później jedzie samochodem, później siada do biurka, później jedzie do domu, siada przed telewizorem, a później kładzie się spać. To jest chore, to jest nienormalne. Ktoś by przed 100 lat spojrzał i mówił, co, jak to powiem językiem śląskim, coś ty ogłup? Także to jest po prostu nienormalne, tylko że człowiek się przyzwyczaił do tej nienormalności i wydaje się, że to wszystko jest takie niby okej. Ale chodzi o taką kwestię. W przypadku przerostu gruczołu krokowego, żeby dużo było ruchu. Dalej, jest taka mieszanka, to znaczy w zasadzie to jest jednoskładnikowe. To jest taka roślina, która nazywa się wierzbownica drobnokwiatowa. Pijemy to 2 razy dziennie po szklance takiego naparu. Zawsze jest zasada, 1 łyżka stołowa zalewamy szklanką przygotowanej wody i 2 razy dziennie sobie to pijemy. 2 razy dziennie sobie to pijemy. Tak, proszę bardzo. No. Niedoczynność tarczycy. To zatrudnienie. Jest złożone. Wierzbownica. Drobnokwiatowa. Tak. No, proszę bardzo. Stawy. No stawy, to przecież tu mówiliśmy, że koniecznie dzika róża. Koniecznie dzika róża w niskiej temperaturze, z tym, że jeśli zauważamy problem z tych stawów, a więc jeszcze raz, odbudowa chrząstki stawów, działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne. I Też uszczelnianie naczyń krwionośnych, wzmacnianie, tak, dokładnie, ta dzika róża. To jest drużyna sportowców w 2015 roku. Po prostu kolarze górscy zdobyli tytuł mistrza Polski, to było w Opocznie. W lipcu 2015 rok w Opocznie zdobyli tytuł, pierwsze miejsce, tytuł mistrza Polski. To była ta grupa, która spożywała dziką różę 40 stopni. To znaczy, że sportowcy, ja też zaopatruję w Zakopanem bardzo dużo olimpijczyków i chcę powiedzieć, że to bardzo spowalnia, że nie ma takiego zużycia, bo wiecie Państwo, 30 lat i już sportowiec ma te zużyte te stawy, natomiast ta róża o wiele niesamowicie spowalnia proces właśnie zużycia tych stawów. Także gdy zauważamy ten problem, to nie jedną torebkę, ale co najmniej 2 takie torebki, systematycznie 3 razy dziennie po łyżeczce takiego proszku popijając wodą i po skończonej kuracji zadzwonić do Andrzeja i podzielić się swoimi obserwacjami. Bo ja proszę Państwa chciałbym Państwu nie tylko sprzedawać te zioła, ale też jakąś mieć z tego satysfakcję, oprócz jakichś tam pieniędzy, satysfakcję, że coś fajnego się dzieje i żebyśmy się tak wzajemnie tutaj zachęcali. Może coś jeszcze? Alergie? Alergia to jest niska odporność w przełożeniu, tak? A zatem, jeżeli inwestujemy w odporność, to tak w uproszczonej wersji chcę powiedzieć, to różne formy alergii znikają i człowiek nie musi się zastanawiać, czy to jest już alergia od psa, czy od kota, tylko po prostu inwestuje w odporność organizmu i to jest najpiękniejsze działanie. Najpiękniejsze działanie właśnie. A co to znaczy inwestować w odporność? Proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, wiadomo, że to jest złożona rzecz, ale przede wszystkim zacząć od, wiecie Państwo, jesteśmy zasypani mnóstwem różnych książek, które obiecują nam sukces, ale ta wiedza jest często przecząca sobie, tak? Przecząca sobie i są różne szkoły, które sobie przeczą, a jak to powiedział, ja często używam Mikołaja Reja, bo to jest, że nie ten jest mądry, kto wiele rozumie, ale kto dobre od złego rozeznać umie, a zatem chodzi o to, żeby posiąść tą zdolność rozróżniania dobrych szkół od złych szkół zdrowia. Jeżeli jakaś szkoła zdrowia mówi w ten sposób, kup od nas ten produkt bez konieczności zmiany nawyków. Piękne, nie?
Nie musisz nic zrobić i wszystko masz, tak? Także, proszę Państwa, to żeby szerokim kołem omijać tego typu reklamy, bo to jest po prostu grubymi nićmi szyte. Ta książka, którą wczoraj reklamowałem, to jest najlepszy na świecie program profilaktyki. Książka, która właśnie Sekrety Zdrowia, żeby nie tyle przeczytać, co przetrawić tą książkę. Wziąć, kupić sobie ze 6 mazaków kolorowych, podkreślać sobie, żeby ta książka nam służyła, żeby później błyskawicznie znaleźć te informacje, które dla nas mają szczególne znaczenie. I to jest właśnie, i to się przekłada na odporność. Oczywiście dzika róża, gimnastyka. Wiecie Państwo, jeżeli jest jakaś puszysta pani, a gimnastykuje się, a obok niej jest szczupła pani i się nie gimnastykuje, wiecie, to, że ta szczupła pani gorzej na tym wyjdzie? Żeby człowiek nie śpieszył się, żeby ojej, muszę szybko kilogramy zrzucić. Bo to nie sztuka zgubić wodę, tylko po prostu, żeby zasada powoli zajdziesz dalej. Dobrze, może jeszcze coś i zaraz przechodzimy do takiej innej części. Jeszcze, trądzik. Proszę, trądzik. Bardzo ważna rzecz jest, bardzo ważna rzecz. Nasza krew musi mieć dwie cechy. W całym naszym ciele musi być ta sama temperatura krwi. To nie, że tutaj zimne ręce, a tutaj gorące. Wiecie, w całym ciele, jeśli jest ta sama temperatura krwi, a szczególnie w tych częściach ciała, które są najbardziej oddalone od serca, nawiązuje to już do tego, bo jaka krew, to później, bo tam są też te składniki pokarmowe. I teraz to jest pierwsza rzecz, temperatura i jakość naszej krwi. To są te dwa. I teraz mówimy o tej jakości naszej krwi, tak? A więc spożywamy sobie różne rzeczy. Jeżeli spożywamy chipsy, czy jakieś tam nie wiadomo co, to po prostu to te wysypki, to ale tu jeszcze kolejna rzecz chcę powiedzieć. No jest też taki wiek, są osoby, które mają szczególne skłonności w tym kierunku, to tylko to chcę tutaj powiedzieć, zalecam, żeby pokrzywę lub też mieszankę ziołową, 11-składnikową mieszankę ziołową pod tytułem trądzik, którą dzisiaj nie mam, ale to jest na sprzedaż wysyłkową. I jeżeli stosujemy te zasady, to zawsze już jest takie powiedzcie, ja powiedziałbym, a więc pokrzywa, mieszanka ziołowa na trądzik i bardzo zwracać uwagę na to, co jemy, żeby to było jak najmniej przetworzone, żeby po prostu to sprzyjało, żeby po prostu poprawiła się sytuacja. Słabe krążenie. Słabe krążenie. Więcej się ruszać. Proszę Państwa, kąpiemy się i kończymy chłodniejszym. Kto się wzdrygnął teraz? Jeżeli się boimy, to nagrzejmy się aż do bólu, bardzo ciepłym, aż zapragniemy delikatnie chłodniejszym sobie zakończyć, żeby ta skóra była taka jędrna, taka jakby prawie gęsia skóra, tak? Bo to bardzo poprawia krążenie. Osoby starsze, to dobrze, żeby, to znaczy starsze, niekoniecznie starsze, jeżeli na przykład mamy zimne nogi, bo co to jest słabe krążenie, tak? Dłonie, a zatem chodzi o te części najbardziej oddalone od serca, że po prostu więcej się ruszać, sobie zrobić taką pozycyjną pompkę, to znaczy i zawiesiłem się, tak? Wiecie, jak pompkę się robi? I zawiesiłem się na minutę czasu. Więc jest to takie naprężenie. Nic nie robię, a całe mnóstwo mięśni jest naprężonych. Wytrzymuję minutę i 10 sekund, jak dotąd. Może nie jest tak dobrze, ale z tego się już cieszę. I właśnie, żeby takie ćwiczenia, po prostu dużo ruchu. Wiecie, jak człowiek się nie rusza, to jemu jest zimno. Ale tu chodzi o taką kwestię, kiedy jest więcej ruchu, to ten problem już jest rozwiązany. Dobrze, i jeszcze coś? Wzrok? Żeby, nie wiem. Wzrok. Wiecie Państwo, jakie drogie leki produkują z czarnych jagód? Tak jakbyśmy nie mogli ze dwóch wiaderek jagód wsypać do zamrażalki. A więc
zachęcam, żebyśmy ostro zainwestowali w borówka czernica, tak? Może być amerykańska borówka też, żeby to mieć w zamrażarce. Jakie ja wspaniałe lody robię, słuchajcie, że banany zamrożone, jagody zamrożone przez mikser czy termomiks, tak? Tak pół na pół. Poczekać, nie taką kość wrzucać, tylko tak troszeczkę poczekać, aż odtaje. I po prostu to są różne atrakcyjne formy właśnie spożywania tej borówki, która jest świetnie działa na wzrok. To tak w skrócie. Dużo też marchewki, żeby zjadać. Wzrok to jest nabłonek, a więc chodzi o to, żeby ta prowitamina A z tej marchewki, ale nie gotowaną marchewkę, tylko albo chrupać, albo sobie na drobno trzeć i po prostu sobie zjadać, ale zaraz, utarłem sobie i już jem, żeby nie czekać, tylko od razu sobie spożywamy. Jeszcze o skurcze, jeśli można zapytać. Proszę? Skurcze. Magnes. Proszę Państwa, chemizacja rolnictwa doprowadziła do tego, że potas został spłukany do głębokości niedostępny korzeniom roślin. I również magnez. Kiedyś magnez był w glebie, nie w podglebiu, tak, gdzieś tam jeszcze, tylko w glebie był magnez. I to jest właśnie podziękować konwencjonalnej metodzie, że po prostu oni powinni nam za darmo kupować magnez jako suplement, bo doprowadziło się do tego. I teraz chcę powiedzieć, że dużo magnezu, te drgania powieki, prawda, te skurcze. Są pewne rośliny, które zawierają w sobie magnez, między innymi korzeń bzu czarnego, ale to są dłuższe, jeszcze dalsze tematy. W uprawach ekologicznych... Umówmy się, że to zostawmy ten temat na razie. Dobrze? Jeden magnez z apteki, tak? Tak. No, tak. Jesteśmy skazani na magnez z apteki. Tak. Dobrze. I teraz chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć na temat bardzo ciekawej takiej herbatki mojej. Herbatka wojskowa. Dlaczego wojskowa? No, żona mi tak kazała, a z żoną nie wolno dyskutować, ponieważ tam są takie składniki. I powiedzcie mi Państwo, jakie to ma działanie? Składniki są takie. Kolendra, mięta, kminek, lawenda, dzika róża. Trawienna. Wzmacniająca. Najważniejsze słowo trawienna, prawda? A więc poprawia się trawienie. Poczekamy sobie, niech troszkę sobie ostygnie, może na koniec spotkania, żebyśmy się nie rozkojarzali. Także wypijemy sobie herbatkę wojskową, bo trzeba bardzo dużo pić w myśl zasady, w tej książce, co jest napisane, w myśl tej zasady. Tak przy okazji bardzo proszę pozostałe osoby, żeby wyłączyły swoje komórki, ponieważ nasze spotkanie jest nagrywane. I żeby dużo się nawadniać, a więc herbatka z dzikiej róży, a więc herbatka wojskowa, może tutaj herbatka jabłkowo-miętowa, żeby może czasami sama woda z cytryną, ale żeby dużo, dużo takich atrakcyjnych napojów było, napojów nienasyconych, to znaczy niesłodzonych, bo to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, chcę Państwu jeszcze dalej powiedzieć, już przechodzimy dalej, bo czas leci, mianowicie tak. Mianowicie jeszcze tu chciałbym powiedzieć na temat otyłości. Długie zaleganie mas kałowych w ostatnim odcinku jelita grubego powoduje, że w organizmie tworzą się straszne trucizny. Skatol, indol, fenol. Ten fenol, który w czasie II wojny światowej był wstrzykiwany więźniom, żeby ich uśmiercać. I kiedy jest ten problem, to jest otwarta furtka do dziesiątek różnych chorób, różnych nieprawidłowości w naszym organizmie. To jest nienormalne, jeśli człowiek nie chodzi do toalety raz dziennie, a nawet bym zalecał proporcjonalnie do posiłków, ale powiedzmy raz dziennie to jest takie minimum. I chciałbym powiedzieć, że
żeby dużo tych różnych trawiennych produktów spożywać. Że nawet taki kminek sobie zmielić z kozieradką, może jeszcze dodać do tego powiedzmy majeranku i taką łyżkę zmielonego do buziaczka na dzień dobry, na początek obiadu, żeby sobie zjeść, popić wodą, żeby właśnie to działanie było takie bardzo dobre, trawienne. Chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że mam taką mieszankę według profesora Kwapisza. Składniki tej mieszanki to jest pokrzywa, mniszek, cykoria, karczoch, a cykoria, podróżnik, to są te takie niebieskie kwiatki, które towarzyszą podróżnym. Wiecie, podróżnik, ponieważ jak to dawniej były gościńce, drogi, to ta roślina towarzyszyła ludziom w podróży, dlatego przy drogach zawsze rosła. Cykoria, podróżnik. I korzeń cykorii podróżnika po prostu ma taki wpływ. W ogóle ta mieszanka ogranicza apetyt, wpływa na hormon grelina, ten hormon się nazywa, który odpowiedzialny jest za uczucie nasycenia. I teraz dalej chcę powiedzieć, zawarty w mieszance korzeń cykorii podróżnika wpływa na szybsze wytwarzanie się hormonu nasycenia. Tak. Ale chcę Państwu kolejną rzecz jeszcze powiedzieć. Jeżeli człowiek ma mało ruchu, to nawet cykoria jemu nie pomoże. Żeby tutaj nie zwalać całej odpowiedzialności na jakieś tam zioła, a zatem mało ruchu ma bezpośrednie przełożenie na niepohamowaną chęć jedzenia tutaj, to jest ta pierwsza sprawa, a to się wiąże właśnie z też i tutaj dalej, no też takie zdanie zapisałem sobie, że ruch zastąpi wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu, żeby właśnie przy tej złej przemianie materii po prostu więcej po prostu stosownych ćwiczeń w tym kierunku, żeby stosować. Proszę Państwa, dalej chcę powiedzieć, że przejdźmy do pewnej takiej motywacyjno-filozoficznej części. Proszę Państwa, są dwie szkoły. Tutaj bym bardzo prosił otworzyć okno. Troszkę zrobimy sobie tak? Dobrze, żeby tutaj koncentracja, bo najważniejsze rzeczy mówię teraz. Prosiłbym tak delikatnie otworzyć okno, niech sobie będzie. I są dwie metody upraw roślin. Jest to metoda konwencjonalna, gdzie stosuje się nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, roundupy i inne rzeczy. I jest uprawa ekologiczna, gdzie stosuje się coś, co jest naturalne, zbliżone do takich produktów, tak jak to było 100-200 lat temu. I proszę Państwa, tym dwóm metodom towarzyszą pewne takie filozoficzne, taka filozofia. Proszę Państwa, na przykład metoda konwencjonalna. Uwaga, stajesz się wielki, jeśli wyniszczysz wszystkich inaczej myślących od siebie. A więc, jeżeli rosną na polu tylko białe kwiatki, a tylko jeden spróbuje być żółty, to od razu go roundupem trzeba zniszczyć. I wtedy to jest politycznie poprawne piękno. Natomiast w uprawach ekologicznych to jest inna zasada, inna filozofia, że jesteś wielki, jeśli uznasz, że słabszy obok ciebie też jest ważny i potrzebny. Proszę Państwa, to jest, gdyby tak się głębiej nad tym zastanowić, to my jako cywilizowani ludzie, ja tu tak statystycznie chcę powiedzieć, jesteśmy bardzo mocno w jakimś sensie zainfekowani tą konwencjonalną metodą myślenia. Bo to ma swoje przełożenie nie tylko na metody uprawy, ale również na nienormalne sposoby dowartościowywania się, co wczoraj mówiliśmy. I ten temat jest niesamowicie, i przede wszystkim ktoś powiedział takie zdanie, a ja nie przebaczę jemu. I później ta osoba otrzymała w odpowiedzi taki piękny aforyzm. Nie przebaczyć komuś, to tak jakby pić truciznę, mając nadzieję, że ta trucizna zaszkodzi jemu. Bardzo ważne, żeby otaczać się takimi mądrymi zdaniami, otaczać się takim środowiskiem, takich aforyzmów między innymi, aby wskoczyć w strefę ekologii,
Bo chodzi o taką sprawę, że ktoś mówi, ty mnie zdenerwowałeś. Jakbyś na to nie wyraził zgody, to ja bym cię nie zdenerwował. Także to wiecie, tu chodzi o takie proste rzeczy, żeby człowiek po prostu nie dawał się nakręcać na palec. Kto z was lubi dawać się nakręcać na palec? No, także chodzi o taką kwestię, że my nie musimy. I teraz chcę państwu powiedzieć, że w uprawach ekologicznych roślina głęboko korzeniąca bardzo dobrze się czuje obok rośliny płytko korzeniącej. Nie są sobie przeszkodą, a wręcz są wzajemnym uzupełnieniem się. Gdyby w małżeństwach mąż zrozumiał, że kochać, ale mąż mówi, no tak, ale ona jest inna. Ale właśnie umiejmy się różnić pięknie. Właśnie, czy musimy kochać wszystko, co to jest to samo? Dwóch gości rozmawia ze sobą gdzieś tam w barze i jeden do drugiego mówi, ach, moja żona to jest taka, nie jest taka jak ja, a chciałbyś, żeby była taka ładna jak ty? I proszę państwa, chodzi o taką sprawę, kto zrozumie tą piękną myśl, że właśnie w tej bioróżnorodności jest pełnia, to wszystko rozumie, a kto tego nie rozumie, to nic nie rozumie. Tak, dobrze. Ale tutaj dalej chcę jeszcze powiedzieć, bo tym hasłem naszych spotkań jest, co zrobić, aby chciało się chcieć tak, jak się nie chce. Hasłem naszych spotkań jest, żebyśmy wychodząc do domu, wychodzili z takim postanowieniem i konsekwentnie realizowali to postanowienie i nie z zaciśniętymi zębami, że tylko że robię, bo chcę, tak? Nie robię, bo muszę, tylko robię, bo chcę. Proszę państwa, jeszcze takie ciekawe zdanie. Jeśli dzisiaj nie sięgnę po to, co mi szkodzi, to jutro będę miał 111% więcej chęci, żeby nie sięgnąć po kolejną rzecz, co mi szkodzi. Żeby nie sięgnąć po kolejną rzecz, która mi szkodzi. Że zaczynać od małych rzeczy. Nie rób 10 rzeczy na raz, bo się załamiesz. Powoli zajdziesz dalej. I przede wszystkim bardzo proszę państwa, jeśli przejdziemy do tej części marketingowej i podejmiecie decyzję zakupu, a kiedy zastosujecie taką kurację, to koniecznie zadzwońcie do Andrzeja. I teraz ja sobie wyobrażam, że na przykład pani Danusia kupiła mieszankę odtruwa... Jest pani Danusia? Nie ma chyba, tak? To wczoraj była. Z nagietkami rozmawia. Z nagietkami rozmawia dzisiaj, tak. Chcę powiedzieć, że pani Danusia kupi sobie taką mieszankę, i później mówi, no tak, muszę pić, bo przecież Andrzej kazał, żeby się podzielić wrażeniami, to muszę w końcu wypić tą mieszankę. Wiecie, różnymi sposobami, ale bardzo będzie mi miło, jeśli państwo czy SMS-a mi wyślecie, bo chodzi o taką kwestię, że to na was będzie pozytywnie działało i również na mnie, bo wiecie o tym, wy myślicie, że ja tu dla was przyjechałem tylko? Nie tylko. Ja dla siebie przyjechałem, bo też potrzebuję sprzyjającego środowiska, aby mieć codziennie chęć do dobrych decyzji, do dobrych wyborów. Proszę państwa, gdzie to czasopismo? Do dobrych wyborów. Zdrowie z wyboru. To nasze decyzje, nasze codzienne, drobne decyzje przekładają się na taki wielki, wielki sukces. Chciałbym teraz powiedzieć, tak powoli kończąc, taką ciekawą myśl chcę państwu powiedzieć. Mianowicie, w świecie jest takie prawo równowagi. Może zamknąć. Takie prawo równowagi. Postaram się tutaj już momencik. Co bardzo ja tym się zachwycam. Proszę posłuchać.
takie prawo. Może powiem to na przykładzie. Jest sobie ptaszek, fruwa sobie i coś bierze. Bierze sobie tlen, oddycha powietrzem, bierze wodę sobie, bierze jakieś tam ziarno, ale on nie tylko bierze, ale on oddaje. On oddaje inny gaz, który jest powietrzem dla roślin. On daje bardzo dobry nawóz, bogaty w fosfor, tak? I jeszcze nie tylko, że bierze i oddaje, ale jeszcze wzbogaca swoim śpiewem. I to jest właśnie takie prawo powrotu. Tak jak harcerz, który gdzieś tam zmoknięty idzie do jakiejś tam na szlaku jakiejś chatki, a tam już jest przygotowane drewno na rozpalanie ogniska, ale kiedy harcerz odchodzi, to zostawia dla kolejnego, który przyjdzie, żeby od razu mógł sobie rozpalić. To jest ta zasada powrotu. Bierz, oddaj i wzbogać. I wzbogacaj. Bardzo się poprawią relacje między nami, a naszymi dziećmi, a naszym partnerem. I w ogóle to jest prawo. To jest prawo, to jest taka proporcja właściwa. Proszę Państwa, warto zapoznać się z tymi zasadami, gdyż stosowanie się do nich znacznie ułatwia, uwaga, znacznie ułatwia panowanie nad skłonnościami do złego, do złych rzeczy, nad skłonnościami do żarłoczności, do różnych takich, wiecie, że cały dzień nic nie jadł, a na wieczór jak się dorwał, to nadrobił wszystkie zaległości, tak? I że to są nienormalne po prostu sytuacje. Jeszcze raz, proszę posłuchać. Warto zapoznać się z tym prawem, z tymi zasadami, gdyż stosowanie się do nich znacznie ułatwia panowanie nad złymi skłonnościami. Często człowiek mówi tak: pochwalam to, co dobre, a wybieram to, co złe. Dziwnie znajome. Bo człowiek ma w sobie taką sprzeczność. I teraz reklamując, już kończąc ten ostatni etap naszego spotkania, chcę Państwu dzisiaj szczególnie zareklamować pewną książkę. Dla mnie, to są rzeczy odkryte już przez innych, ale dla mnie każdy sam dla siebie potrzebuje odkryć na nowo, jak mieć taką chęć do tego, żeby po prostu mieć dobre takie postanowienia i realizację tych swoich postanowień w kwestii nawyków zdrowotnych, czy też relacji między bliskimi, prawda? I tutaj chciałem taką rzecz powiedzieć. Nie mam tutaj żadnej roślinki, ale jest tu jakiś... Nie ma, tak? No dobrze. To teraz uruchamiamy swoją wyobraźnię. Tutaj jest kwiatek. Widzicie ten kwiatek? Jest kwiatek. I tu jest gałązka. A na gałązce jest, powiedzmy, gałązka, to znaczy jest tu jakaś roślina, duża roślina. Tutaj jest konar, tam dalej są korzenie. I rośnie sobie kwiatuszek. Tutaj kwiatuszek akurat w tym przypadku też niech będzie nagietek. Rośnie sobie nagietek. I teraz chciałbym, na razie mamy ten obraz w pamięci, a teraz pytanie. Czy złe nawyki jest łatwo rzucić, czy trudno rzucić? Ja wczoraj coś mówiłem na ten temat, też zaczynałem, prawda? Proszę Państwa, a może teraz inne pytanie. Czy dla tego kwiatuszka, który jest nieodłączną częścią całej rośliny, łatwo jest być soczystym, pachnącym, leczniczym, jeśli trwa przy całej roślinie? Łatwo? Krótka rozmowa. Łatwo. A jeśli ten kwiatuszek się oderwie od całej rośliny, czy jest łatwo dla niego być pięknym, pachnącym, soczystym i leczniczym? Nie. Jest niemożliwe. W samotności każdy zwiędnie. Każdy zwiędnie. Proszę Państwa, ta księga przyrody. Dzisiaj chciałbym Państwu zareklamować książkę, która jest najpiękniejszym
najpiękniejszą interpretacją księgi przyrody, a kiedy człowiek uczy się tak konstruktywnie czytać tą księgę przyrody, to znajdzie dla siebie odkrycie pewnych właśnie takich pięknych praw, że o wiele łatwiej różne rzeczy może realizować, niż mu się to wydaje. Jeżeli kwiatuszek trwa, czy też gałązka trwa przy całej roślinie, to te soki, te składniki pokarmowe, które siłami kapilarnymi idą do góry i dochodzą do każdego najdalszego listka, żeby wszystko było soczyste. Wczoraj mówiliśmy, że wtedy wszystkie zjawiska, jakie wokół się dzieją, to są przyjaciółmi takiej rośliny. Kiedy słońce świeci, ja wiem, że się powtarzam, ale to mi to miło słychać, to myślę, że wam też, że słońce, które świeci, to jest właśnie fotosynteza, to jest to, że te liście są zielone, bo trwają przy roślinie, a gdyby były oderwane, to słońce co by było? Byłoby wrogiem tej rośliny. Krótko mówiąc, jeśli taka gałązka trwa przy całej roślinie, to wtedy słońce pozytywnie wpływa na tą roślinę i na każdą jej gałązkę. Deszcz wpływa na to, że te liście są soczyste, a wiatr rozgoni zastoiny wilgoci wokół tej rośliny i roślina nie dostanie infekcji. W przypadku, kiedy tą gałązkę oderwiemy, za chwilę przejdziemy do meritum. Kiedy oderwiemy tą gałązkę, to co do tej pory było jej przyjacielem, to staje się automatycznie jej wrogiem. Słońce odbarwia, deszcz powoduje, że ta gałązka gnije i wiatr po prostu wyrzuci to, że nawet nikt tego nie znajdzie. Proszę Państwa, czy łatwo jest zmienić nawyki? Przy tej argumentacji jest albo łatwo, albo niemożliwe. Nie ma trzeciej opcji. Taki listek nie denerwuje się, czy będzie wystarczająco pachnący, żeby był na stole pani Marysi czy innej pani, żeby mogła sobie z tego sporządzić surówkę. On się nie denerwuje. On jedyną rzecz robi. Jaką rzecz robi? Trwa. Jest uzależniony. Gotowy, kiedy te soki idą, to jest gotowy, żeby przyjąć te soki, te składniki pokarmowe. Jest gotowy. To jest stan takiego czuwania. To nie, że sobie przysnął i poleciało dalej, tylko że to jest całkowita, pełna współpraca. I teraz chciałbym Państwu powiedzieć taką rzecz. Z pozycji botanicznej to jest proste. Proste jest to? Chcę Państwu powiedzieć, to również jest proste z pozycji, to też jest, może być proste w naszym życiu. To jest proste tak jak ABC. To może być i dlatego też bardzo zachęcam. Tytuł tej książki, to jest religijny tytuł, ale absolutnie bardzo proszę, nie kojarzcie tego, że to jest jakaś tam religijność wam nakłania was do jakiejś tam, wnikam w jakąś waszą delikatny, wasz światopogląd, bo to jest tak delikatny temat, że nie ośmielam się, bo to jest prywatna sprawa każdego człowieka, jego światopogląd. Ale chcę Państwu powiedzieć, że ta książka, ja ją czytam terapeutycznie. Niekoniecznie pod kątem jakimś takim kultowym, religijnym, tylko tak terapeutycznie. Jeśli to mi pomoże, to znaczy, że to warto z tego skorzystać. Chcę Państwu powiedzieć dalej, jeszcze momencik. Te same prawa wzrostu, które rządzą ziarnem pszenicy, rządzą również ziarnem dobrego słowa w sercu człowieka. Wiecie, czasami jakieś dobre słowo usłyszeć. Na przykład ktoś powie chociażby takie słowo: o, ładnie wyglądasz. No taka osoba gotowa jest i szczęśliwa, cały dzień chodzi zadowolona, bo dawno takiego, załóżmy, wiecie, jest deficyt na takie miłe słowa. Jeszcze raz, te same prawa wzrostu, które rządzą ziarnem pszenicy, a więc co się dzieje? Po trzech dniach są wschody, tak? Jest siewka, kłos, woskowanie, ziarno,
I wszystko zgodnie z prawami. Czasami wcześniej, czasami później. To nie na tej zasadzie, że 15 lipca wszystko jest gotowe. To jest pewna taka względność, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Te same prawa, które rządzą kaziarnem każdej rośliny, prawa wzrostu rządzą również ziarnem dobrego słowa. Kiedy ja tutaj to chcę wam Państwu powiedzieć, dobrego słowa, mam tutaj na myśli lubię czytać Stary i Nowy Testament. Nie jako ten czy ten kościół, żeby tu Państwu mówić, tylko po prostu jako lekturę. Tak jak lektura obowiązkowa w liceum jest właśnie Pismo Święte, to niech by była taka lektura i żeby się zastanowić, co jest wartościowe, żeby skorzystać z tego. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że jest tam taki bardzo piękny rozdział, kiedy Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, mówi tak: ja jestem krzewem, a wy jesteście latoroślą. Innymi słowy, ja jestem takim krzewem, a wy jesteście gałązką. I kto trwa we mnie, ten będzie wydawał wiele owocu. Wiele owocu to znaczy, wiecie, łagodność, dyscyplina żywieniowa, moglibyśmy powiedzieć. To znaczy te pozytywne rzeczy, tak? Poprawione relacje z innymi, że już nie jestem taki kłótliwy, prawda? A zatem, jeśli kto będzie trwał we mnie. I teraz chodzi o taką kwestię, że... Gdzie ta książka jest? Tutaj jest. Że ta książka... I teraz chodzi o taką kwestię, że kto trwa we mnie, ten będzie wydawał wiele owoców. To znaczy, że jeśli taki kwiatuszek trwa przy całej roślinie, to będzie pachnący, soczysty, leczniczy i śliczny. I śliczny, dziękuję. I śliczny. I teraz chodzi o taką kwestię, że jeżeli dotychczasowe metody, nasze próby zmienienia się nie wychodzą nam, wiecie, ktoś próbował 20 razy rzucić palenie i nadal mu się nie udaje, niech zastosuje tą metodę. Może mu się uda. I właśnie chcę powiedzieć, a spróbować. Po prostu tonący brzytwy się łapie. I tam jest, tylko zachodzi jedno bardzo ważne pytanie. I ja chciałbym, ci z Państwa, którzy kupią, a dzisiaj ta książka będzie, jest po bardzo promocyjnej cenie. Za chwilę powiem, w jakiej cenie. Chcę Państwu powiedzieć, wiecie, co to znaczy, że gałązka trwa w krzewie, tak? To jest proste, tak? Na przykład jest szczepienie, czy okulizacja drzewka, tak? Bierzemy podkładkę antonówki i bierzemy jakąś szlachetną, tak? I wkładamy, zawijamy tam odpowiednio, żeby skora i to, co pod korą, żeby tak równomiernie, żeby to nie było przesunięte, żeby te soki mogły swobodnie dalej przechodzić z te składniki pokarmowe. I ta obca gałązka, która była gdzieś tam i nagle jest właśnie przy tym drzewku. Chcę taką rzecz powiedzieć. Co to znaczy trwać? Co to znaczy, że gałązka trwa w krzewie? A teraz pytanie, co to znaczy trwać w Panu Bogu? Bardzo bym się ucieszył, gdyby nie jeden z Państwa zadzwonił do mnie i mówił: Panie Andrzeju, myślę, że trwać to znaczy to. A drugi powie, to znaczy tamto. To byłoby ciekawy temat. Wiecie, każda biblioteka, każda szanująca się biblioteka ma taki zwyczaj, że jest to klub czytelnika książki, że pewna grupa ludzi umawia się, że będą czytać jakąś książkę, a później po miesiącu czasu spotykają się przy herbatce i opowiadają sobie, nie opowiadają, co tam było w tej książce, ale opowiadają swoje wrażenia, co mi się podobało. To jest niesamowita przygoda. Zapraszam do przygody. Innymi słowy, mówiąc językiem młodzieżowym, pakujmy się w przygodę. Pakujmy się w przygodę. I kończąc nasze spotkanie, chciałbym powiedzieć, nie lekceważcie drobnostek, gdyż drobnostki czynią człowieka doskonałym, a doskonałość nie jest drobnostką. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.
Co za tytuł książki? Ojej! No ja... to jest książka Przypowieści Chrystusa. Jest tutaj komentarz do 39 różnych przypowieści. Szczególnie zachęcam do tej przypowieści o krzewie winnym, tak? To jest 15 rozdział Ewangelii Jana, bo to jest tak tematycznie. Wiecie, co mnie najbardziej tak pasjonuje? Bo wy Państwo reprezentujecie jakby tak różne... No, każdy w jakimś innym środowisku się wychował, prawda? Ten wychował się na tych książkach, ten się na tych książkach wychował. I bardzo dla mnie to jest cenne, jak ktoś, kto z innej pozycji patrzy na to samo i posłuchać, jak ktoś widzi to, ale z innej strony. Także będę się bardzo cieszył. Cena tej książki to jest tylko 15 zł. I tylko 10. Także bardzo zachęcam. Bardzo zachęcam. Tak, tutaj proszę organizatorów, żeby tutaj kartkę. To będzie można kupić. Można będzie kupić. No, fajnie. Proszę. Ale to takie pytanie. Chodzi o ten Proszę panią, za dużo nie traci. Ja wychodzę. Lepiej niż cytryna, tak? No, cytryna ma 40 razy mniej witaminy C jak skrzynka cytryny to kilogram róży, tak? Ale taka duża skrzynia cytryny. Tak. 40 kg to 4 skrzynki cytryny. Tak. Ja w ten sposób chcę Państwu powiedzieć. My możemy się zastanawiać, ja nie chciałbym zlekceważyć Pani pytania, ale chodzi o taką kwestię. My możemy się zastanawiać, ile tego jest tu, ile tamto, ale ja bym chciał zachęcić do takiego innego świata, żeby się nie zastanawiać metodą laboratoryjną, co ile, co tyle, tylko po prostu sobie spokojnie pić i obserwować swoje odczucia. Obserwować swoje samopoczucie, możemy wyniki jakichś badań medycznych sobie zrobić, bo to są bardziej wymierne niż jak na papierku jakieś, ponieważ, ale co chcę powiedzieć, no coś musimy. O sposób przyjmowania, czy lepszy właśnie herbatka, czy lepiej... Absolutnie lepiej sobie popijać, ale obok tego dobrze też jest, tak, dobrze mieć herbatki, ale jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że dziką różę ja zaparzam 2 razy, zalewam wodą. A więc raz zalewam wodą, najlepiej w termosie, bo w domu nie ma za dużo ludzi, to w szklance nie zaparzamy, bo szybciej ostygnie. Jakby mi tam wszystko mi gadło, jakby coś. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz tak. W warunkach domowych najlepiej co zrobić? Termos, żeby długo utrzymywała się wysoka temperatura, która nie jest na tyle wysoka, żeby po prostu spowodować jakieś zniszczenia, a więc przygotowana, uspokojona woda, te 95 stopni tak szacunkowo i wtedy to sobie tam jest przez na przykład pół godziny. Delikatnie odkręcamy, delikatnie troszeczkę, bo to jest pełni funkcję również siteczka, ten termos. Wlewamy sobie, wypiliśmy wszystko, jeszcze raz zalewamy przygotowaną wodą i to drugie jeszcze smaczniejsze jest. A na końcu zjadamy to, co zostało, tak? Nie, tego nie, bo tam są pestki. Natomiast mówimy o herbacie. Mówimy o tej herbacie, do termosu. Natomiast to jest właśnie taki sztandarowy mój produkt, gdzie stosujemy zasadę, że bierzemy łyżeczkę. Uwaga, pan to nie ma. Wszyscy patrzą, ja robię, a więc najpierw usta sobie zwilżymy. Biorę łyżkę. Widzicie łyżkę, prawda? Dobrze. Nabieram. Wkładam do buzi. Usta są nawilżone, wilgotne. Raczej nie gryzę tego, żeby to szybko poszło. Bawię się języczkiem do góry, sobie tak podnoszę języczkiem po podniebieniu, bo wtedy czuję ten kwaskowaty smak, ten taki słodziutki kwaskowaty. I jak już mam dosyć tego delektowania się, to po prostu sobie biorę jeszcze szklaneczkę wody i poprawiam jeszcze jednym łyżkiem, jak za to się potrzeba.
Proszę. Dobrze, żeby pić letnią wodą. To znaczy, to nie jest jakiś nakaz po prostu. Pijemy... Tak, to dobrze, żeby letnią, bo chodzi o to, żeby żołądek nie musiał podłączać centralnego ogrzewania. Jakie są objawy przed naszym ptakiem? Wysiusianie. Wysiusianie? Ale chciałbym Państwu powiedzieć, że my mamy tak zastraszające niedobory, że w ogóle nawet nie myślmy o nadmiarach. Bardziej chciałbym położyć akcent na to, żeby się ruszyć i żeby wreszcie dostarczać. Proszę Państwa, witamina C bierze udział w tak wielu funkcjach w naszym organizmie, że to się aż w głowie nie mieści. W tak wielu różnych funkcjach. Lepiej przyswajamy to, co jemy. Proszę Państwa, dzisiaj ludzie jedzą, a mają problem z przyswojeniem. Co z tego, że zjadłeś tą pokrzywę, jak żelaza nie przyswajesz? Po co? Bo brakuje witaminy C. A takie pytanie właśnie, bo Pan tutaj zaproponował, żeby tą różę zbierać, ale trzeba ją słyszeć. Dwa pytania takie właśnie, jak preparować ją, bo tak, odbić się trzeba tych igieł, czy jak to się nazywa? Druga rzecz, 40 stopni uzyskać w domu, no to... Da się, wszystko mówię. Więc, proszę Państwa, chcę taką rzecz, tak, zbieramy dziką różę. Następnie, jeżeli to jest taka pora, że tam jakieś kalorifery na przykład są, to bierzemy taką pokrywkę od kartonu, zrobimy sobie długopisem dziurki, kładziemy tą pokrywkę na kaloryfer i rozkładamy jedną, trzy, dwoma warstwami tą różę. Ona się bardzo długo suszy. Do miesiąca, do 4-5 tygodni się suszy. I teraz chodzi o to, że kiedy jest róża sucha, kiedy strzela w palcach, to wtedy jest sucha. Nie gumowa, tylko kiedy strzela w palcach. I wtedy taką różę, ja biorę takie naczynie jak wiaderko, biorę taki tłuczek, pamiętacie jak to kapustę się dawniej kisiło? To z taką poprzeczką i wsypuję do takiego wiaderka taką warstwę tej dzikiej róży i sobie tak tłukę. I co się dzieje? To grube wychodzi na wierzch, a to drobne na spód, bo to jest tak, takie są prawa, tak? I wtedy biorę, wsypuję na sito i to drobne przelatuje, a to grube z powrotem zostaje i z powrotem do wiaderka. I wtedy uzyskuję taki produkt, ale taki właśnie produkt dzikiej róży, z tym, że trzeba jeszcze te włoski odwiać. I wtedy biorę sito o bardzo drobnej frakcji, tam powiedzmy 1,5 mm frakcja tego sita i wychodzę koniecznie na pole, żeby wiatr był ode mnie, nie na mnie, bo wiecie, to są później problemy, żebyście Państwo do mnie nie mieli pretensji. Także i te włoski siłą ośrodkową nie za dużo odwiewamy i te włoski wszystkie lecą, wszystkie po prostu są oddzielone i pozostaje taka dzika róża. Taka dzika róża. Tą dziką różę przesypujemy do słoiczków, szczelnie zakręcamy, ciemna szafka i mamy na całą zimę. Mamy na całą zimę i to jest naprawdę nieduża robota. Dalej, jeżeli chcemy z tego zrobić proszek, jest to trochę trudniejsze, bo młynki wysiadują i silniki się palą, bo peska jest tak twarda, że w warunkach domowych, ale zachęcam, trudno, poświęćmy swoje młynki. I teraz chodzi o taką kwestię, że tu jest pestka i miąższ i to po prostu mielimy w takim młynku, no i najwyżej przesiewamy to, co drobniejsze, a to grubsze z powrotem jeszcze raz mielimy. Także mamy całą technologię produkcji może w własnym zakresie. Nie. Mówi Pani o tym soku z dzikiej róży. Nie, nie robię dlatego, że żeby to robić, to trzeba po prostu gotować, a stare podręczniki mówiły, że gotowanie nie przeszkadza, ale według najnowszej wiedzy to musi być 40 stopni. Sok z dzikiej róży to jest po prostu traktowany wysoką temperaturą. Wiecie, tak jak pomidory, prawda, przecieramy przez drusztach, tak? To tak samo ta róża jest przecierana, że pestki zostają, tak? I taki przeciel z tej róży jest robiony, ale to jest traktowane wysoką temperaturą, co nie spełnia później oczekiwań.